wychowanie narodowe. Kontrowersyjna ustawa, proszę pana. Współudziału czy współwiny za Holokaust. Narodowi i państwu, proszę. Narodowi i państwu. Kontrowersyjna ustawa, proszę państwa. To jest kontrowersyjne w tym, że też trzeba brać to pod uwagę, że środowiska żydowskie na świecie są. Mają dwa ośrodki, nazwijmy to intelektualne czy decyzyjne, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Światowy Kongres Żydów, którego Ronald Lauder jest szefem, jest w Stanach Zjednoczonych i działa w ramach mentalności czy tradycji amerykańskiej. Pierwsza poprawka do Konstytucji mówi tyle, że nie ma żadne prawo nie może ograniczać wolności słowa, wolności mediów, wyrażania opinii, wolności religijnej i tak dalej. Czyli takie rozwiązanie prawne jest poza systemem rozumienia świata przez amerykańskich Żydów. No tak, ale my mówimy ale izraelscy Żydzi o polskim rozwiązaniu. Prowadzili już takie rozwiązania. Tak, penalizowane jest od dawna kłamstwo oświęcimskie i jakby to nie podlega dyskusji. Wszyscy to jakoś akceptują, łącznie z, jak rozumiem, z Kongresem Żydów Amerykańskich. Więc ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego Polacy, którzy wreszcie, strasznie późno i w ogóle pewnie za późno, nie byłoby tego problemu, gdybyśmy tę kwestię podjęli wcześniej, próbują postawić rzecz na nogi, z głowy na nogi i pokazać światu, że to nie Polacy są odpowiedzialni za Holokaust, bo niestety to jakby lekceważenie tej kwestii przez lata, to takie trochę nieudolne, nieumiejętne reagowanie na te pojawiające się wszędzie jednak przez lata to sformułowanie polskie obozy śmierci, no niestety przynosi taki rezultat, że to się gdzieś osadza w świadomości światowej i ta część winy jakoś nie wiadomo jaka spada na nas. Ja się nie inaczej, ja jestem absolutnie za tym, żeby to temu powiedzieć stop. Natomiast no i zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta reakcja, znaczy rozumiem, wiem dlaczego ta reakcja jest taka ostra, ale ja nie widzę powodów, żeby Polska w tym momencie rzeczywiście miała się wycofywać z tych sformułowań. Ja rozumiem, że należy to tłumaczyć, że należy wykazywać, że to nie jest ustawa wymierzona w Żydów, w badania historyczne, w jakieś ograniczanie czy manipulowanie historią, natomiast że ta ustawa ma po prostu pilnować prawdy historycznej. No i chyba warto przypomnieć, że po pierwsze w Europie już zdarzały się wyroki z paragrafów o kłamstwo oświęcimskie i to były wyroki surowe, więc precedensy tego typu są. To nie jest tak, że to jest pierwsze tego typu prawo w Europie. Po drugie, jak się obserwuje komentarze płynące z Izraela, to tam jednak jest, część z nich jest po prostu fałszywa, dlatego że powtarza się tam na przykład teza, że uniemożliwi to badania naukowe, podczas kiedy badania naukowe są wprost sformułowanym kontratypem w tym przepisie. Więc no, ktoś tutaj wykazał się albo złą wolą, albo nie doczytał, co komentuje. Więc wydaje mi się, że jednak no, sprawa nie jest taka prosta. Natomiast jeśli mogę odnieść się do tego, co pani redaktor powiedziała. No, pani redaktor ma słuszność, tylko w sensie merytorycznym, tylko to jest nieprzekonujące. Świat. Na tym no to trzeba właśnie przekonywać. Może to jest no właśnie ten moment. Ja taką postawiłam gdzieś tam na Twitterze taką tezę, że można tę sytuację, pewnie się nie uda, no bo ja też jestem tu pesymistką, ale można przynajmniej spróbować wykorzystać tę sytuację kryzysową na naszą korzyść, bo teraz oczy całego świata są skierowane na nas i trzeba uruchomić pełną kampanię. Znaczy, no może nie całego, ale żydowskiego powiedzmy świata i osób, które się tą problematyką interesują. I w związku z tym należy naprawdę zorganizować taką kampanię z użyciem wszelkich możliwych środków, autorytetów, nie wiem, żeby nasze argumenty, żeby ta prawda historyczna tak naprawdę, żeby to wybrzmiało. Bo rzeczywiście, to jest idealistyczne, wiem. Piękny postulat, nierealny. Jeszcze raz powtórzę. Nierozumienie świata nie usprawiedliwia tego, żeby robić głupoty. Jeżeli ktoś nie rozumie amerykańskiego rynku medialnego, amerykańskiej mentalności, a tam jest główny ośrodek intelektualny dla Żydów na świecie i Żydzi amerykańscy mają w DNA wpisaną pierwszą poprawkę do Konstytucji Amerykańskiej. Ograniczenia wprowadzane w ten sposób i to niefortunnie jeszcze w rocznicę Światowy Dzień Holokaustu, czy w przeddzień Światowego Dnia Holokaustu, jest to
z góry strzałem w stopę. No tak, ale my nie możemy... Dokończę. W tym sensie, że jeżeli byśmy chcieli wprowadzać taki przepis, to trzeba, wiedząc, że sprawa jest szalenie delikatna, wiedząc, że my po wojnie nie upominaliśmy się o prawdę historyczną, a za czasów Władysława Gomułki raczej wyrzucaliśmy Żydów z Polski, plus pogromy powojenne, trzeba być szalenie tutaj rozważnym i no sprytnym jak, przepraszam, to bez skojarzeń, ale trzeba być sprytnym jak lis. No tylko, że to prawo, rzeczywiście jak przeczytać dokładnie te inkryminowane jego przepisy, ono jest sformułowane w najbardziej, moim zdaniem przynajmniej, najbardziej możliwie ostrożny sposób i najbardziej możliwie precyzyjny sposób, bo przecież sformułowanie, że karalne jest przypisywanie narodowi polskiemu i państwu polskiemu winy czy też współwiny za Holokaust nie wyklucza absolutnie mówienia i wskazywania indywidualnych przypadków, które były. Temu chyba nikt nie zaprzecza. Ale to chodzi o metodę wprowadzenia tego. Nie chodzi. Jeszcze raz się odniosę, przepraszam, bo chcę pokazać. Przykładem jest Associated Press, które 5 lat temu już wprowadziło zakaz stosowania określenia polskie obozy zagłady czy polskie obozy śmierci. I w depeszach Associated Press w tych praktykach od 5 lat nigdy się to nie pojawiło. I te działania, które podejmowali też polscy dziennikarze, różne redakcje, a nie tylko sądy, dawały dobre efekty. Natomiast takie rozwiązanie siłowe będzie się spotykało z tym na przykład, że w Newseum, czy to Muzeum Newsów w Waszyngtonie, takim Muzeum Mediów, już w tej chwili jest przy Polsce jeden z 3 punktów obniżających w Polsce wolność prasy, jest penalizacja przekłamań historycznych. Tak to jest odbierane na świecie. I czy my mamy właśnie słuszność, czy nam się to podoba, czy nie, to niewątpliwie polski rząd, czy formacja rządząca szerzej, nie potrafi tego wytłumaczyć światu. Ale to jeszcze zobaczymy, czy nie potrafi, no ale bo dopiero przepisy dotyczące przekłamań historycznych, czyli właśnie mówiąc... No ale to nie jest przekłamanie historyczne, że Gomułka kazał Żydów wywalić. To nie jest przekłamanie, to tak po prostu było. W mnóstwie państw europejskich, bo to głównie w Europie tego typu przepisy funkcjonują. Natomiast ja bym chciał przekierować naszą rozmowę jednak bardziej na przyszłość, dlatego że dyskusja o tym, czy to prawo powinno wejść w takiej postaci, w innej, już należy w tym momencie w większości do przeszłości, bo oczywiście możemy postawić pytanie, czy możliwe są jeszcze jakieś korekty, czy na przykład spotkanie pana marszałka Karczewskiego z panią ambasador Izraela może zaowocować jakąś poprawką, czy na przykład tutaj nie zawetuje tej ustawy pan prezydent. Nie sądzę, ale to jest pytanie, które możemy postawić. Natomiast to prawo już jest, więc rozważanie o tym, czy ono powinno być w ogóle w ten sposób pomyślane, jest trochę tutaj, zwłaszcza w tym przypadku. Mam nadzieję, że mam za wiersz opowiadać. Tutaj mówią o tym, że Żydów wywalili, a my będziemy tutaj co innego. Dobrze. O, gdzie Dziada, kurwa, na dzisiaj już. Także jeszcze.